Cześć i czołem, moi drodzy, dzisiaj nie z budowy, dzisiaj z domu. I dziś będziemy robić kiełbasę drwala według przepisu Marcina Kostrzewskiego, ale nie byłbym sobą, gdybym czegoś w niej nie zrobił po swojemu. Także zapraszam, a będzie się działo. Na początek, co my tutaj mamy? Powiem wam szczerze, że miałem tą kiełbasę już przygotowywać długo, długo wcześniej, dlatego mięso zostało już pokrojone. Jest to boczek wieprzowy i łopatka wieprzowa w proporcji chyba 1,5 kilo łopatki i 2,5 kilo na odwrót, 1,5 kilo boczku i 2,5 kilo łopatki, pokrojone na kawałki i zapeklowane. Było w zamrażarce, nie miałem czasu, żeby się do tego zabrać, natomiast chwila czasu jest, dlatego zostało to wyjęte z zamrażarki. Mięso już jest upeklowane, jak możecie zobaczyć, jest różowe. I w oryginalnym przepisie jest tak, żeby wszystko przemielić na sicie o najgrubszych oczkach. Szarpaku bądź takim jak ja tutaj mam, to jest chyba 18 mm. Natomiast żeby ta kiełbasa nie była aż tak strasznie gruba, to 1/3 przemielimy sobie na sicie o granulacji 4 mm. Bądź 8, jeszcze się zastanowię w trakcie produkcji. Co będzie nam potrzebne do tego oprócz mięsa? Głównym składnikiem jest czosnek, pieprz czarny oraz czosnek niedźwiedzi. I chyba to największą robotę robi w tej kiełbasie. No oczywiście dym z wędzarni też jest wskazany. Nie wiem jak nasza wędzarnia sobie z tym poradzi, ponieważ jeszcze nie była odpalana i będzie modyfikowana. Ale to wszystko zobaczymy w trakcie realizacji. Jelita wieprzowe kaliber 28-30. I co? Możemy zaczynać działać. Próżniowe peklowanie. No nawet nie śmierdzi. Ma takie zalety, że wrzucacie sobie to wszystko do zgrzewarki, wyciągacie powietrze, potem do lodówki i nie przeszkadza, można na tym coś kłaść, nie ogranicza was miejsce. No i jak zapomnicie o tym, że trzeba zrobić kiełbasę, zawsze można to wrzucić do zamrażarki i zamrozić. Mięsa mamy 4 kg 400. Piszmy to sobie, 4400. Peklo soli dajemy na każdy kilogram mięsa 18 gramów. Także to już było zapeklowane, jak możecie zobaczyć, jest ładnie różowiutkie. I myślę, że co najmniej 1,5 kilograma zmielimy sobie na tym drobnym oczku, a sprawi to, że w momencie wyrabiania tej kiełbasy ta kiełbasa będzie w tym flaku spoista, nie będzie taka grubomielona, nie będzie się rozlatywać. Zaleta posiadania dużej maszynki jest taka, że nie trwa to lata świetlne, tylko chwila, moment i jest zmielone. Także pierwsza partia urobiona, następnie zmieniam sitko na to najgrubsze, to jest 18 mm i już jadę z tym do końca. Fajnie się mieli, co? Normalnie jak tak człowieka zmienić. A Salinę? Salinka? Chcesz do maszynki? Salinka? Tak, ja chcę do maszynki. Ona by chciała z maszynki. Jak to się mówi, najcięższa robota za nami. Jak możecie zobaczyć, kiełbasa będzie słusznych rozmiarów w środku i też nie jest taka super mega chuda. Kiełbasa drwala dla tych, co ciężko pracują i muszą brać swoją siłę. I na kiełbasę drwala wchodzą tak naprawdę 3 składniki, czyli oryginalny polski pieprz prosto z Wietnamu, czosnek niedźwiedzi, nasz polski czosnek zwykły. Nie, ten akurat jest z rynku, ze Zgierza. Także na tą ilość kiełbasy wyliczyłem, że potrzebujemy około 13 gramów surowego czosnku. My damy powiedzmy takie 3 główeczki, to jest 16 gramów, to nie jest apteka. Uważam, że taka ilość to i tak nie będzie za czosnkowe. My lubimy czosnek, więc damy takie 3 ząbeczki. Do tego 13 gramów czosnku niedźwiedziego. O, to trzeba sobie wytarować.
I jeżeli chodzi o czosnek i suche przyprawy, no to te 13 gramów to będzie duża ilość, bo to jest leciutkie. Zobaczymy w ogóle, czy nam to starczy z tej paczuszki, ale chyba starczy. Dobra, 13 gramów. I polecam sobie zakupić na Allegro za 12 zł taką wagę gramową. Może specjalnych specyfików na tym nie poważycie, bo nie jest aż taka dokładna, typu złoto, platyna. Natomiast przyprawy jak najbardziej. I pieprzu dajemy 2 gramy, czyli tutaj mamy 4400, czyli 9 gramów pieprzu polskiego z Wietnamu. Niestety moździerza nie ma, ale pokażę wam sztuczkę, którą możecie wykorzystać. Jak nie macie młynka do kawy, albo macie do kawy i chcecie, żeby nadal był do kawy, to możecie do miażdżenia takich rzeczy użyć sobie zwykłego blendera. Czyli zakładacie blender w ten sposób. Tu przesypujecie sobie swoje ziarka. Zakładamy jakąś pokrywę, żeby nam to nie wyleciało. No i mielimy. Ups. Wciskam sobie ten nasz czosneczek. A jeżeli chodzi o wyciskarki, to polecam takie, które mają te kły, które docisną czosnek i wycisną, bo te wszystkie płaskie są do dupy, bo to rozpłaszczą wam ten czosnek i nic z tego nie będzie, wszystko zostanie w środku albo zostanie wypchnięte na boki. A takie, które mają kolce, wypchną i ładnie to się przyciśnie. Zawsze można to też w maszynce do mięsa zmielić, ale na tych drobnych oczkach, a nie na szarpaku, bo by wyszedł z tego taki jeden duży ząbek. Wszystkie przyprawy wrzucam sobie do tego drobno zmielonego mięsa. Pieprz. I jak możecie zobaczyć, rzeczywiście ten pieprz jest zmielony praktycznie na pół, czyli wymłotkowany. Będzie taki wyczuwalny pod zębem. Wrzucamy zielsko. I do wyrobienia seteczkę zimnej wody. Jak ktoś z polskiego domu pochodzi, to takie literatki zawsze w domu powinny być. Ta nasza baza klejąca, idealne. Do tego też byłaby zmielona golonka. Ona ma dużo kolagenu w środku, więc jakby ją tak drobiutko zmielić, też by fajnie zrobiła spoiwo dla kiełbasy. Dobra, przerzućmy do tego resztę mięsa. I powiedzmy, że dobre 15 minut trzeba to pognieść, żeby to wszystko się połączyło w jedną masę. Farszyk wygląda mianowicie, bite 15 minut, ale jak możecie zobaczyć, jest spójny i teraz możemy przystąpić do nadziewania. Wiele osób nadziewa tym, co mieli, czyli maszynką. Jest to bez sensu, bo takiego cylinderka na 2 kilo możecie sobie za 112 zł kupić na Allegro. Macie problem z głową. Nikt w domu nie będzie robił kiełbasy w ilościach przemysłowych, więc taki Chińczyk na pewno wam wystarczy na lata. Wiem, bo już go mam 2 lata. I teraz tak, to jest maszyna, którą się przytwierdza takimi ściskami do blatu, więc musimy mieć kawałek wystającego blatu. Najlepiej ustawić to w ten sposób, żeby kiełbasa wychodziła nam tutaj na jakieś pole robocze, a nie w powietrzu. Tu sobie otworzymy zmywareczkę i normalnie ściskami do blatu przykręcamy.
Żeby prawidłowo nabić taką szprycę, trzeba sobie uformować kuleczkę, dosyć zbitą, bez powietrza. I napełniamy to praktycznie pod korek, uważając, żeby nie zostawiać jakichś luźnych części powietrza, które mogłyby nam potem wejść w kiełbasę. Czyli musimy zrobić kulkę i to wrzucić. Ręką dopchnąć. No i tak do uzupełnienia całego cylindra. Tu akurat wyjdzie tego farszu na dwa załadowania. Tutaj mamy tłok, a w tłoku mamy odpowietrzenie, czyli to pierwsze powietrze, które zostanie, wyjdzie nam tutaj którymś z tych dziurek. A tutaj z przodu wychodzi gotowy farsz. O wiele szybsze i przyjemniejsze niż te domowe mielarko nadziewarki. Jelita w środku trzeba przemyć, bo w środku też przez te jelito przeszła sobie sól. I nie chcemy, żeby kiełbasa była za bardzo słona, dlatego należy sobie przelać wodą z kranu. O, zobaczcie, jakie te jelita są długie. Mówię, z jednej strony fajnie, bo kiełbasa wyjdzie długa, nie będą to za takie zwykłe serdelki typu śląska, ale na końcu się lubi to plątać. To jest chyba jedno jelito. To na blat, a węzeł gordyjski trzeba rozwiązać. Na bank będziemy musieli te jelito przeciąć w połowie, bo nie zmieści się na ten lejek. To musiała być duża locha. Miała takie jelita. Można trochę wypchnąć farszu, wtedy będzie łatwiej wchodził na lejek i też go nie poszarpie. Jelita. Nożyk. Robimy pętelkę. Jedną, drugą. I jakby jakieś powietrze było, to tępą częścią noża można spłukać, można sobie wziąć, że tak powiem, wykałaczkę i załatwić sprawę wykałaczką. Nadziewamy dosyć, tak powiem, powiedział, średnio na jeża, nie za mocno, bo tu będziemy skręcać. Chyba że będę robił długie te kiełbaski, to wtedy bez skręcania. Najlepsze do tego typu prac są dwie osoby. Jedna odbiera tą kiełbasę, żeby nie spadła na ziemię, a druga kręci. O, dziękuję. Także zobaczcie, o ile szybciej idzie zwykłą nadziewarką niż maszynką. Nie trzeba się stresować, że nam powietrze wejdzie, że coś tam się popsuje. Nic się nie popsuje. Nic nie sknocicie. I tutaj o tym, co mówiłem. Jak macie dobrze upchany farsz do tej nadziewarki, no to nie ma problemu, że wtłaczacie w to powietrze, bo wszystko idzie jak powinno iść. Natomiast jak zostawiacie jakieś luźne przerwy, przestrzenie między farszem, no to co chwilę będzie ten flakon wam się napompowywał powietrzem i trzeba będzie to przekuwać. Nie będzie to zbyt ładnie wyglądać. Odcinamy, zakręcamy raz i drugi raz. I teraz tak, jak mamy przyszykowaną tą naszą kiełbasę, są dwie szkoły. Albo możemy sobie porobić takie dłuższe kiełbasy. Ja jestem tego zwolennikiem, żeby sobie po prostu to wieszać na kijach, nie przewiązywać i mamy takie ładne kiełbaski. Albo możemy sobie porobić kiełbaski, serdelki. Czyli wymierzamy sobie nasze kiełbaski na taką wielkość, jaką chcemy. Ściskamy, masując tutaj bok i zakręcamy dwa razy. I tutaj sobie znowu przekręcamy kiełbaskę tak czy tak. Znowu w dwie strony skręcamy i już. No i robimy kiełbaski. Ale tak jak mówię, że tutaj chyba weźmiemy i zrobimy kiełbasę w dużym pęcie, bo myślę, że w dużym pęcie będzie lepiej. Co ty na to? Może trochę tak, trochę tak. Zrobimy trochę tak, trochę tak. Także widzicie, nie muszą być idealne jak ze sklepu, bo nie są ze sklepu, tylko są z blatu z kuchni.
Dlatego są lepsze? Tego jeszcze nie wiemy, bo nie próbowaliśmy. Ja wiem. Jeszcze nie robiłem tej kiełbasy z przepisu Marcina Kostrzewskiego, ale patrząc na niego, znaczy, że musi być dobra, bo on byle czego by nie zrobił. Pozdrawiamy. No i mamy tą naszą kiełbaskę gotową do odwieszenia na kij. Pamiętajcie, że przed włożeniem do wędzarni kiełbasa musi być sucha i musi być ogrzana, żeby podczas wędzenia nie wyszła z niej wilgoć i nie osadził się na niej, że tak powiem, zakurz. Dobra, my nadziejemy sobie do końca i wracamy, jak się coś ciekawego będzie działo. Zapraszam do wędzarni, bo w zasadzie to jest najważniejszy element dzisiejszego wydarzenia. Wędzarnia metalowa, czy też stalowa, przeznaczona chyba do palenia drewnem. Natomiast ja zrobiłem taki patent, że taki taboret gazowy zakupiłem z Sarra. Zdjąłem mu nóżki i wrzuciłem do paleniska. Obok jest butla z gazem. Także to będzie taka hybryda zrębkowo-gazowo-tradycyjna. I teraz tak, gaz sobie syczy. I tak, ten taborecik ma możliwość włączenia trzech palników. Środkowy to jest ten najsłabszy. Można włączyć poboczne. O. Chińczyki grzeją, Azjaci grzeją potrawy na tym, te łoki, nie łoki. Więc tutaj jest pełna regulacja. Myślę, że w zupełności wystarczy ten środkowy palnik. No i teraz jak kiełbasa jest wrzucona do środka, musi sobie obeschnąć, zdąży się osadzić. Więc myślę, że jakieś godzina czasu, 45 minut, zostawimy to zamknięte. No tu już jakaś osa wleciała. Więc zamykamy. Nie wiem, czy ten termometr dobrze pokazuje, bo pierwszy raz używam tej wędzarni. Jakby co, mam jeszcze elektroniczny, sondę wrzucę do środka i będę to sobie kontrolował. Więc czekamy, aż wyschnie. Aktualizacja tego, co się dzieje w środku. Zaczęło się już dymić. Generalnie tutaj na tym metalu postawione są kawałki drewna. To jest akurat czeremcha, czyli coś w podobie czereśni. Od spodu jest to podgrzewane na palniku. No i się zaczyna dymić. Możemy sobie podkręcić temperaturę, żeby to drewno zaczęło się mocniej tlić. Z tym, że tutaj dobrze by było, gdyby to drewno się nie paliło, tylko ma się wydobywać sam dym. Kiełbasa jest już sucha, w dotyku jak pergamin, więc można już zacząć dymić. Mniej więcej temperatura, zmieniłem sondę, 50, a będziemy wędzić w temperaturze do 60 stopni do uzyskania koloru. Więc tak to wygląda. Włączam się, jak się coś tu jeszcze będzie ciekawego działo. Proszę Państwa, minęło około 6 godzin wędzenia. Tak to wygląda. Nie wiem, czy widać na kamerze, że to zmieniło kolor. Ale już nie jest jasne, a jest takie słomkowe. Na czeremcha podobno jak czereśnia, czyli lekka goryczka w smaku, ale taki właśnie czerwony kolor kiełbasy. I co teraz? Można byłoby to dopiec w tej wędzarni, ale my tego nie zrobimy. My to uparzymy. Na tym samym palniku, na którym była wędzona ta kiełbasa, z powrotem dokręciłem nóżki, grzejemy wodę, temperatura 86 stopni i będziemy parzyć kiełbasę. Użyjemy sobie do tego dwóch sond. Jedna sonda będzie mierzyła temperaturę wody, a druga sonda będzie temperaturę kiełbasy w środku mierzyć. I można byłoby to po prostu wrzucić do wody i poczekać około 20-30 minut. Natomiast my poczekamy, aż temperatura w środku kiełbasy osiągnie 72 stopnie, ponieważ jest to mięso wieprzowe i w specyfikacjach powinno przy tej temperaturze być już dobre. Także wkładamy pierwszą partię kiełbasy. Ta temperatura wody momentalnie po wrzuceniu tego mięsa sobie spadnie, więc trzeba będzie robić tak, żeby woda nie przekraczała 80 stopni Celsjusza,
bo to ma się parzyć, a nie gotować. O tym trzeba pamiętać. Warto sobie właśnie jakiś miernik do tego kupić, żeby nie robić na oko, czy na jakimś innym sposób, na przykład na palucha. Także wrzucamy. Można byłoby te pętelki jeszcze powiązać sznurkiem, żeby łatwiej się je potem wyciągało, ale nie jest to jakaś zatrważająca ilość kiełbasy, więc damy radę w klasyczny sposób. I wrzucamy. Te sondy podobno nie powinny się zanurzać całkowicie w wodzie, bo mogą się rozkalibrować i tak. Na temperaturze wody mamy 88 stopni, czyli gaz zaraz muszę zmniejszyć. Natomiast w środku kiełbasy jest 60 stopni, więc zobaczymy, ile to parzenie potrwa. Miejmy nadzieję, że nie więcej niż 20 minut. Także widzimy się za chwilę. W całym dniu ciężkiej pracy w końcu możemy spróbować naszych wyrobów. Zobaczmy, jak nam to wyszło na chwilę obecną. Ta kiełbasa jest jeszcze generalnie do wystudzenia. Jak możecie zobaczyć, tłuszcz jeszcze jest niestężały, więc przydałoby się tak zostawić ją na jakieś kilka godzin w lodówce, ale żeby nie przedłużając tego filmu, i tak jest długi, zobaczymy, jak to wyszło. W środku bardzo ładna. Widać, że grube kawałki mięsa, więc nie jest to typowa mielonka. Ale kroi się bardzo ładnie. Zapach. No taka typowa wędzonka wiejska ze sklepu. O, albo z bazarku. Bardzo dobra na sól, choć teraz może dlatego, że jest jeszcze ciepła, to jest bardziej wyrazisty smak soli. Na czosnek dobra i na pieprz. Może ja bym dał więcej pieprzu, a generalnie ja bardzo lubię ostre, więc ja bym dał może ze 3 gramy pieprzu. 2 gramy to taka delikatna, uniwersalna dla każdego. Jak ktoś nie lubi ostrego, to będzie w sam raz. Ale bardzo dobra. A operator kamery, niech się wypowie. Zatkało, bardzo dobra. Mimo tego, że jest naprawdę z łopatki, która była dosyć tłusta i boczku, nie czuć tego, żeby była aż uciekająca. Tak jak mówię, nie, jest bardzo dobra. Będziemy ją chłodzić. O, teraz na języku czuję pieprz, więc to jest pewnie kwestia wystudzenia tego. Na ciepło, bardzo dobra, idealnie by pasowała z musztardą, ale zobaczymy, jak będzie smakować na zimno. Więc jeżeli jesteście ciekawi kolejnych przepisów, oglądajcie, a może wam pokażemy, jak zrobimy jakieś inne szynki albo tyrolską, bo ostatnio za nami chodzi tyrolska, musimy zakupić sobie tylko przyprawy i zrobimy. No, to co, róbcie swoje i jedzcie bez konserwantów. A tymczasem na razie.